Pewna krowięta zagotowała się na scenie, zadeptując tekst obok szczeniaka. Niby wszystko było dobrze, tak grała bebechami, miała taki metal w głosie. Ale coś poszło nie tak. Niby ktoś jej podrzucił tekst. Ale hieny nie pozostawiły na niej suchej nitki. Czy coś z tego zrozumieliście? Nie martwcie się, za chwilę wszystko wam wytłumaczę, bo dzisiaj zapraszam was na wyspę gwary teatralnej. Co to jest gwara? Co takie powiedzonka, które używają niektóre grupy zawodowe, a w tym przypadku mowa o aktorach. Więc za chwilę wszystkie powiedzonka wam wytłumaczę i na pewno to zdanie z początku nie sprawi wam już żadnego problemu. Zapraszam. Krowięta. Krowięta to tak naprawdę niedoświadczona aktorka. Kojarzy nam się trochę z krową, ale tak naprawdę nie od krowy się to wzięło, ale od francuskiego sformułowania, które jest bardzo podobnie dźwiękowo zbliżone właśnie do słowa krowięta, a oznacza świeży nabytek. Zagotować się na scenie. Czasem, jak oprowadzam grupy teatralne, to niektórzy mówią, to znaczy zaparzyć herbatę albo kawę? Nie. To znaczy, że ktoś zaczął się nagle śmiać. I w sumie nic złego nie ma w śmianiu się na scenie, ale jeżeli aktor powinien zachować powagę, a nagle zaczął się śmiać, to właśnie znaczy, że się zagotował. Zadeptać tekst na scenie, to znaczy, że ktoś cały czas chodzi i mówi, a tak naprawdę ciężko się skupić, bo jak ktoś cały czas chodzi i mówi, to już nie wiadomo, czy patrzeć na to, że on chodzi, czy jednak patrzeć na to, co on mówi, więc lepiej jak mówi, to stoi, a nie łazi. To znaczy zadeptać tekst. Szczeniak. Trochę się nam narobiło tych zwierząt w teatrze, a szczeniak to nic innego jak stojący samotnie reflektor na scenie. Hieny to recenzenci w teatrze. Kiedyś wszyscy strasznie się bali recenzentów. Nawet mówili o nich krytycy, bo wszystko krytykowali. Teraz recenzenci nie są aż tacy groźni. Czasem można ich spotkać, siadają sobie między wami na widowni i opisują spektakl. Mówią, co było dobre, co niedobre. Oś czasem zdarza im się też powiedzieć, co było niedobre. Ale sformułowanie pozostało. Hieny. A czym jest ogon w teatrze? Ogon to tak naprawdę określenie dla aktora, który gra malutką rolę i tylko na chwilkę pojawia się na scenie. To jest właśnie ogon. Grać bebechami. To wcale nie oznacza, że ktoś coś wyciąga sobie z brzucha, ale to oznacza, że gra bardzo ekspresyjnie. To właśnie znaczy grać bebechami. Mieć metal w głosie. To wcale nie znaczy, że ktoś sobie wkłada jakiś kawałek metalu do gardła, ale to oznacza, że ktoś ma dźwięczny, mocny głos. A czy wy macie metal w głosie? Podrzucić tekst to nic innego, jak podpowiedzieć komuś tekst. Publiczność marmurowa to taka, która w ogóle się nie uśmiecha, w ogóle nic nie mówi i w ogóle nic nie robi, tylko siedzi o tak. Nawet jak jest coś super śmiesznego na scenie, to oni się to tak. A czy wy śmiejecie się, jak jesteście w teatrze? No to jeszcze raz. Pewna krowięta zagotowała się na scenie, zadeptując tekst obok szczeniaka. Niby wszystko było dobrze, grała bebechami, miała taki metal w głosie. Ale coś poszło nie tak. Niby ktoś podrzucał jej tekst, ale hieny nie pozostawiły na niej suchej nitki. Czy wiecie, co się przydarzyło? Napiszcie koniecznie w komentarzu, a ja już dzisiaj zapraszam was na kolejną wyspę. Do zobaczenia!